Я теж. Парадоксальні найцікавші артикули себе прочитаю на пуделку в тій справі. Травлю мені віце о тим, що władza, która próbuje forsować jakieś tam swoje kurwa reguły, jest totalnie odcięta od naszej rzeczywistości, rzeczywistości kurwa mas, nie? Ogólnie sporo krytycznych artykułów zaraz po tym się pokazało, że argumentacja pudelka jest oka dupy rozbić, bo tam to przedstawiają na zasadzie jesteś biedny, możesz kraść. I że wszyscy z tego śmieją, że są kurwa durne argumenty, nie? Żegolnie kumona i takie klimaty. Moim zdaniem argument o tym, że rząd nie wie, jak ludzie żyją w tym kraju, jest kluczowy. Szersze spojrzenie na to, jak my tu żyjemy, jest kluczowe, a tego nie ma. Może to kurwa pachnie jakiś kurwa właśnie kurwa ustrojem, że każdy musi mieć porówno, ale słuchajcie kurwa, rząd musi zdać sobie sprawę z tego, że ten kraj jest kurwa biedny. Że my ludzie jesteśmy w nim kurwa biedni, nie? Nie, może ktoś tam teraz dobrze zarabia, ale ogólnie te 4000 średnia. Ja nie znam nikogo, poważnie. Nie znam nikogo wśród moich kolegów, który zarabia 4 kurwa tysiące, nie? To jest kurwa kraj biedaków. Prawda jest kurwa taka. Misiek zarabia, nie? Słuchajcie. Prawda jest taka, że ja mieszkałem w Anglii, tak kupowałem te wszystkie rzeczy, płyty, kasety, kurwa kasety, ja pierdolę, płyty, DVD, wszystkie te kurwa cuda. Miałem na to pieniądze, bo tak kurwa ludzie normalnie żyją, słuchajcie, tam bierzesz wypłatę, idziesz i kupujesz, to się nie bawi w piractwo, ściąganie kurwa, bo to kupuje nie ma, nie? To automatycznie kupuje kurwa jedną 30 tego, na co mogę sobie pozwolić tam, nie? Więc kurwa, ja nie wiem, czy to jest takie bez sensu, nie? Prawda jest jaka jest, kurwa. Jest to kraj biedaków, wszyscy mają w hutasach, nie? Kurwa, jeśli te filmy mi zabiorą, co ściągam z tych torrentów, to już nie wiem, co będzie, kurwa. Książki, no jasne. Przeczytałem w życiu jakimś tam. Dzieci z ulepy. Ulubiona. Dalej, idziemy dalej.